Witajcie, jak widzicie, jestem w Krakowie. Z Krakowa Was pozdrawiam. Za moimi plecami Wisła, za moimi plecami także zamek na Wawelu. Wawel, dawna siedziba królów polskich. Widzimy, że niełatwo tam się dostać, jest na wzgórzu, są także mury. A dlaczego dzisiaj o zamku, dlaczego dzisiaj o królach, to za chwilę sobie powiemy. Do dzisiejszej pracy potrzebne będą kartki. Niebieska, brązowa, złota albo żółta, nożyczki, klej, ołówek, płatki kosmetyczne, mała tekturka. Święty Łukasz mówi, że kiedy ukrzyżowano Pana Jezusa, ludzie stali, patrzyli, ale drwili sobie z tego członkowie Sanhedrynu. Drwił sobie też jeden ze złoczyńców, który był ukrzyżowany, tylko drugi wyraził skruchę. No i powiedział do Pana Jezusa: wspomnij na mnie, gdy będziesz w swoim królestwie. A Pan Jezus powiedział do niego: jeszcze dzisiaj będziesz ze mną w raju. Do dzisiejszej Ewangelii wykonamy bramę prowadzącą do nieba. Najpierw na brązowej kartce rysujemy łuk. Następnie wycinamy. Z dołu kartki przycinamy dwa wąskie paseczki. Z boków ucinamy dwa szersze paski. Resztę brązowej kartki tniemy na wąskie paseczki. Przygotowane wąskie paski naklejamy jeden u góry, jeden u dołu szerokich paseczków. Tak, aby było mniej więcej równo. A teraz wzdłuż przyklejamy paski, zaczynając od środka. Na żółtej kartce rysujemy koronę. I wycinamy. Na brązowej tekturce od tyłu rysujemy krzyż. I wycinamy. Wycięty krzyżyk naklejamy na koronę. Natomiast bramę, wykonaną już wcześniej, delikatnie zaginamy po bokach. Teraz naklejamy bramę. Smarujemy klejem na zagięciu z jednej i z drugiej strony. Ustawiamy i przyklejamy. U góry kartki naklejamy koronę z krzyżem. Waciki przecinamy na połowę, a następnie rozdzielamy. Przygotowane płatki są to chmurki na niebie. Przyklejamy je na całym niebie. Wykonaną bramę przecinamy na połowę. Aby dostać się do Królestwa Niebieskiego przez otwartą bramę, trzeba spełnić pewne warunki. A jakie, to posłuchajcie ojca Emila. Jesteśmy już w środku, na Wawelu nie było to łatwe, dlatego że dużo ludzi tutaj jest, dużo ludzi chce zwiedzić to miejsce. Słyszeliśmy przed chwilą w Ewangelii, że ten dobry Łotr wyznał w Jezusie króla i powiedział, że chce, żeby Pan Jezus, kiedy już będzie w swoim królestwie, żeby sobie o nim przypomniał. I Pan Jezus właśnie powiedział mu: dzisiaj będziesz ze mną w raju, dzisiaj będziesz ze mną w niebie, w moim królestwie, zobaczysz moje królestwo, zobaczysz mnie jako prawdziwego króla.
I my chcemy kiedyś być z Panem Jezusem w Jego Królestwie, czyli w niebie, żeby tam się dostać. Kiedy będziemy stali już przed tymi bramami, to byśmy chcieli, żeby Pan Jezus sobie o nas przypomniał. A co robić, żeby o nas sobie przypomniał? Mieć z Nim relacje już tutaj na ziemi, podczas naszego życia. Rozmawiać z Nim jak ten człowiek, dobry Łotr. Czyli modlić się, przychodzić na Eucharystię. Wtedy będziemy w przyjaźni z Panem Jezusem. I kiedy już pójdziemy na tą drugą stronę, będziemy stali przed bramami nieba, On o nas sobie przypomni, otworzy nam bramy i wpuści nas do środka. Czyli będziemy razem z Nim w Jego Królestwie. Pozdrawiam Was wszystkich. Do usłyszenia, do zobaczenia. Szczęść Boże.